Guten Morgen. I tu Siemaj. Guten Morgen, i z drugiej strony jest taki orzeł. Taki stary orzeł. Data jest, ale ja fajne. Rozczytam. Fajna jest. Elegancka. No. Opa. I tu mi sztubery wychodziły. Uuu. Parę srebrny znalazłem. Francuskie lany. Te Depardieu 1798. Za klasztorę. A tu nie możemy chodzić, nie? Jeszcze nie wszystko wykopane. A może wykopię. Także dzień dobry. Ja nazywam się Grzesiek i zapraszam Was do oglądania. Coś fajnego wyjdzie. I proszę Państwa, na mojej drodze pojawił się guzik w poprzednim dołku. Coś tu może na nim jest. Nie ma nic. Chowam do kieszeni. A w tym dółeczku, proszę bardzo, nieczytelny, a może już ledwo czytelny moniak. Popatrzymy sobie na niego. Uhuhu. W międzyczasie wyszedł jeszcze jeden jakiś z fajnym takim naprawdę wzorkiem. O, prawie pada mi. No dawaj, prosto na rękę. Może ze mnie? O, proszę. Pięknie schodzi. Coś tam wychodzi, ale muszę sobie to lepiej wyczyścić. A tutaj taki fajny też wyszedł przed chwilą. Tego nie pokazywałem jeszcze. Z lew tarczy. Też pewnie się coś pokaże. Później na zdjęciach będzie. I pada deszcz. Pięknie. I co chwilę raz mocniej, raz słabiej. A do tego wiatr. Ja spadam, za chwilę może to przerosnąć moje oczekiwania. Za mną taka burza. I grzmi! Uciekamy! Bobby! Deszcz? Chyba grad. Ale kurznić będzie zaraz. Ja pierdzie. Chodź, biegniemy! Patrz jaka burza. O nie. A słyszysz jak z niej dziwnie grzmi tak jakoś? No to odgrada, bo to taka bardziej słucha. Tsunami. Ale słychać. Ale czad. Wciśniemy do śpiulkowozu. Zobaczymy jak jest na dworzu. Powróciliśmy po dwóch dniach. Nastała piękna pogoda i można znów kopać. I proszę, już jest pierwsza nagroda. I to jest cencik. 1914, jeden cencik. A Tomasz, przyjaciel nasz, znalazł już srebrną monetę. Jakieś 20 coś tam, jeszcze nie sprawdzał. Ale takie dosyć dziwne, nieznajome monety wychodzą tutaj na tym polu. I przeszukujemy sobie. Na kartoflisku wychodzi Nokia. Już w kiepskim stanie. Bez karty SIM. Ktoś sobie wyrzucił taki sprzęt. Wiekowy już. Czy jeszcze jest folijka ochronna? Pamiętam, się kiedyś takie nosiło. Produkcji węgierskiej. Idę sobie w tamtym kierunku. Tomek tam znalazł srebrną monetę. No ale po drodze oczywiście sygnał. I tutaj jest. Ło! 76, no nie, no weźcie, no jak można znaleźć takiego Guldena z 76? Czemu mi się nie chce trafić srebrny? 1976. O, to jest niemożliwe, ja go nigdy nie trafię. Jaki fajna stan? Monetka. 1903. 1903. 100 groszy. Piękna, co?
No, z dziurką. No. No ale jaki ładny stan. Piękny. Tomek mówi, że takiej nie ma. A teraz zobacz. Taler. Nie. 12 część talera, no jak? Tak? Jo. Ale jakie to jest, niemiecka czy holenderska? Niemiecka. Niemiecka. Ale piękna, co? Piękna. Jak on ją wyczyści, piękna. To jest... 1600. Tomek mówi, że dziś nie śpi. Patrz na moje szczęście. Ups, to nie to. Albo nieszczęście. Gulden, jeden. No. Z pola. 76. Aha. To tak samo jak jedną złotówkę. 9 znam. Lat brakło. Jak całuję. No kuźwa, moja najlepsza monetka. Najlepsza, najlepsza. Nie jest, no to jest dobre. Najlepsza monetka. Mam bardzo starsze, ale stan. Albo połamane, albo ledwo płaskie. No tak. O, zgub, zgub. Pokazał się czarny rancik. Ciekawe, czy mi też się trafi. Srebrne. Może. Co to takiego może być? Czarne jest. Ale raczej wycieruszek będzie. Jakiś może malutki fenoś. Feniś. Guzik. Ale ładny. Z herbem holenderskim? Nie. Jest orzeł tutaj jest. Ruski jakiś? Idę do mistrza Garetta. Zniszczona trochę. Bo coś ma. Ale będzie coś. Będzie widać, mieć, będzie widać. Widać. Jeszcze, jak tu jest coś, to patrz, znalazłem francuską. 1000 lana centimusa. Dupre. Centimini. Centimis. Centimos. 1790 około. O. Panie. I jeszcze znalazłem ładnego fenolka. Teraz tutaj? Tak. No po tej srebrnej. A jeden, nie? Jeden fenolek jeszcze. A, ładny. Ładny. I patrz, teraz coś ładnego, starego. I patrz, tu, w którym miejscu, gdzie było, ktoś szedł dopiero. No ale to wiesz, tu się idzie, to się tak macha. A teraz idziemy tak i się macha tak. Ale to mój płot jest chyba. Ta mój. Taki rozmiar 40. Może być. No. Ty, no mogłem iść. No i patrz. I patrz, jak płyciutko była. Fanty Janeczki. Najlepsze już. Zbliżonko. Piękne. Dziękuję. Tutaj moje znajdki. Dwie monety, guzik. Panie, centówka, fenole. Dupre. A ty do pracy już nie jedziesz, Tomek? Ja? To tylko Radek taki pracowity jeszcze. Tu jest nie? Coś, jakiś fenol. Zastanawiam się. 12 talar. 12 część talar. Papier ściernej będzie 300 dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę bądź napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć!